Dzisiaj, dokładnie 100 lat po tym, kiedy w tym miejscu, w restauracji Świerklaniec, spotkali się działacze ówczesnych klubów piłkarskich, świętujemy jubileusz tych wydarzeń. Na samym początku odsłonięta została pamiątkowa tablica w restauracji Świerklaniec, upamiętniająca te chwile. W historycznej chwili dzisiaj chcemy odsłonić taką pamiątkową tablicę upamiętniającą powstanie i wszystkie kluby, wszystkich zawodników, trenerów, sędziów oraz działaczy, którzy na tym terenie upowszechniali piłkę nożną pod okręgu Rybnik. Bardzo serdecznie witam pana prezydenta miasta Piotra Kuczery, pana wójta Pawła Dola i prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej Ryka Kule. Witam wszystkich prezydium, witam właściciela tego lokalu Pawła Nowaka i chciałem powiedzieć waszej obecności. Chciałem, aby dokonać dzisiaj tego uroczystego otwarcia i osłonięcia tej tablicy. Bardzo prosił pana prezydenta o dokonanie pierwszej akcji. Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy wszyscy uczestnicy udali się do pobliskiego kościoła na uroczystą mszę świętą. Dziękuję bardzo serdecznie organizatorom tego spotkania, że właśnie tu w starym kościele, w najstarszej parafii Rybnika chcą podziękować Panu Bogu i sprawuję tę mszę świętą w intencji wszystkich osób związanych ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej pod okręg Rybnik z okazji setnej rocznicy działalności. Pod kościołem zrobiono pamiątkowe zdjęcie i przy dźwiękach orkiestry górniczej przemaszerowano do restauracji Świerklaniec, gdzie się odbyły główne uroczystości jubileuszowe. Na pięknie udekorowanej sali restauracji Świerklaniec goście zasiedli za bogato zastawionymi stołami, zaś na scenie przygotowano pamiątkowe statuetki, odznaki i dyplomy dla zasłużonych działaczy, samorządowców i sponsorów. Witam Państwa bardzo serdecznie na tym niesamowitym wydarzeniu, jakim jest rocznica stulecia powołania Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Rybniku. Dobry wieczór, witam Państwa. Witam szanownych gości, działaczy, sportowców, którzy tutaj dzisiaj w dużej liczbie się pojawili na sali. Na scenę zaproszę na samym początku prezesa podokręgu Rybnik Andrzeja Paulusa. Zapraszam serdecznie. Witam serdecznie was wszystkich, miło was tutaj gościć. Dziękuję, że chcieliście przyjąć nasze zaproszenie na to uroczyste gale. 2024 rok,
To historia zatoczyła koło i przyjdzie nam dzisiaj wspólnie świętować jubileusz stulecia pod okręgu Rybnik Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Moi drodzy, jeszcze raz wszystkich witam i życzę miłej zabawy. Moi drodzy, chciałbym na początek tutaj o kilka słów zaprosić na scenę gospodarza tego miasta, pana prezydenta Piotra Kuczerek. Panowie prezesi, księże dziekanie, szanowni państwo, chciałem przede wszystkim pogratulować tej pięknej rocznicy. Jest wielka symbolika w tym, że w tym miejscu się zaczęła działalność pod okręgu Rybnik i dzisiaj w tym miejscu świętujemy wspólnie stulecie. Jest też tak, że z punktu widzenia tych rocznic odsyłają nas do tego czasu, gdzie wielu z państwa na różnych etapach tworzyło ten związek. Myślę, że dzisiaj też wiele będzie o trosce o przyszłość tego Śląskiego Związku, szczególnie pod okręgu rybnickiego. Panie prezesie, proszę przyjąć list gratulacyjny z okazji pięknego jubileuszu. Wszystkiego dobrego na kolejne lata. Dzień dobry, Państwo, sobie troszeczkę cicho się wymiarł tak oto. Ja przepraszam, ale wbił się jakoś tam tyłem. Ja nie wiem, jak on tam wszedł, bo tam jest trudno, żeby się dostać. Kajmosz Ancuk. No musiałem zdjąć, to jest teraz niewak. Hopie, Kajmosz Ancuk. No nie mogę mieć Ancuga, bo by mi się wygniótł. Jak by ci się wygniótł, jak ty stoisz? Jak ty stoisz, że się Ancuk wygniąć? W rękaw by mi się wygniął. Kery, prawy, czamu. Czekaj. Kaj, ty można ręka. O matko. Dziadek, możesz przestać. Mieliśmy zapowiedzieć film. Proszę państwa, przygotowany został film, który udokumentował całe te stulecie. No właśnie. Film, który nie tylko zawiera takie historyczne materiały, które państwo mogą kojarzyć, bo sprzed kilkunastu lat, ale i tutaj należą się wielkie gratulacje dla ekipy podokręgu, ponieważ słuchajcie, oni spędzili, przygotowując tę imprezę, jeśli cokolwiek macie wrażenie, że na przykład, nie wiem, szampan jest pół stopnia za zimny, albo na przykład coś tam, to jest tylko właśnie dlatego, że oni przez ostatnie naprawdę miesiące spędzili w archiwach i co im się udało znaleźć, to jest naprawdę historyczne nagrania, historyczny film pokazujący, jak to wszystko powstało. Szanowni Państwo, zapraszam na bogatą, ciekawą historię pod okręgu Rybnik Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Jego oglądania. Najpierw na scenę poproszę prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej, pana Henryka Kulę. Zapraszam. Zasłużony działacz kultury fizycznej, powszechnie znany, lubiany autorytet i człowiek godny naśladowania, pan Alojzy Musioł. Wielkie brawa. Charyzmatyczny szef Wydziału Rozgrywek Podokręgu Rybnik, wybitny znawca regulaminów i przepisów gry, były wiceprezes Podokręgu Rybnik, wyróżniony wieloma odznaczeniami sportowymi i piłkarskimi, pan Bolesław Pluta. Zapraszam. Pozwolicie, że odczytam podziękowania dla pana Bolesława Pluty. Za 40 lat pracy na rzecz Związku Piłki Nożnej pod okręgu Rybnik serdeczne gratulacje i życzenia. Wiele dalszych sukcesów składa prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Trzecia osoba to były zawodnik Fortecy Świerklany. Wielki propagator sportu, budowniczy obiektów sportowych,
przychylny wszystkim inicjatywom związanym ze sportem, a szczególnie z piłką nożną. Wójt Świerkla, czyli miejsca, gdzie w urzędzie gminy mieści się obecnie siedziba podokręgu Rybnik, przed Państwem pan Tomasz Pieczka. Szanowni Państwo, w imię całej Śląskiej Piłkarskiej składam płynące z głębi serca serdeczne gratulacje i życzenia. Święty Jan Paweł powiedział, człowiek jest tyle wart, co zrobi dla drugiego człowieka. Jestem przekonany, że tą zasadą kierowali się ludzie, którzy piękne karty historii piłki nożnej, które widzieli na filmie. A ja teraz osobiście serdecznie podziękuję jednemu człowiekowi, Alojzowi Musiołowi. On 24 lata temu wprowadził miał kanał jako maszynę, praca związkowa, pozaklubową i dobrze mnie nauczył, bo jestem gdzie jestem, ale za wszystko dobre serdecznie Bóg zapłać. I na koniec, moi drodzy działacze podokręgu Rybnik, stoletnia historia, jeden z pierwszych podokręgów powstał na Śląsku. Dziękujemy za wszystko dobre, jakie robicie dla śląskiej piłki. I składam Wam życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia marzeń, wychowania następców tych piłkarzy, którzy byli wymienieni, bo wszyscy mają swoje sukcesy sportowe. I na pewno, że w nim razem, jak to nas uczy, raz piłka będzie dobrze. Wszystkiego najlepszego. I na koniec, jak święty Pan Jan Paweł II mówił, rzeczy nieważne, piłka jest najważniejsza. Na pewno ty dzisiaj nie najważniejsza. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Przed Państwem Hanna Hołek z zespołem. Wielkie brawa! Występów w Ekstralidze. Jest to drugie miejsce w Polsce.
w tym 303 w Odrze Wodzisław, ale ja ci powiem, że byłby trzeci. Jak byłby trzeci? Jakbyś nie grał, to byłby trzeci. A ty byś był pierwszy. Ja. No to czemuś nie grał. Ja ci powiem, ja mógł. Ale jak ją patrzą na tych wszystkich synków, co grają za tą balą, no, ja miał nad nimi przewagę. Jako. Zwolnienie z WF-u. Dobrze. Także o, proszę Państwa, na przyszłość, jeśli wasze dzieci, wnuki próbują wyciągnąć zwolnienie z WF-u, to patrzcie, jak mogą skończyć. No. Okej, okay. No. Dobrze. Kontynuujmy. Żaden zawodnik z naszego podokręgu nie ma tylu występów na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce i prawie żadnych w ogóle. Tak. Wyróżnienie i zapraszamy tutaj na scenę Marcina Malinowskiego. Wielkie brawo! Na filmie padło, że nigdy nie zagrał w reprezentacji, ja wiem czym. Słuchajcie, bo tam byłaby ta w tym momencie by się okazało, że trzeba po 600 razy grać w tej reprezentacji. Jak on się czegoś przyjść się. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Drugie wyróżnienie to dla klubu, który najdłużej grał w najwyższym szczeblu rozgrywek. Z naszego podokręgu najwyżej znajduje się w tabeli wszechczasów, czyli dla Odry Wodzisław. I tutaj nagrodę wręczymy na ręce pana Marcina Piwońskiego, prezesa Odry Wodzisław. Wielkie brawo! Tymczasem na scenę znowu wraca do nas cudowne trio, nie trio, ale zawsze. Przed Państwem jeszcze raz Hanna Hołek z zespołem. Ja im wymyślę nazwę. Zapraszamy.
chwila dla fotoreporterów. Medal brązowy Polskiego Związku Piłki Nożnej za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej pan Jerzy Adamczyk oraz pan Grzegorz Pyter. Zapraszamy na scenę. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Jest to do nas tylko ja. Hania Chowek i jej zespołek. Tak już myślę. Ja na scenę od razu zaproszę Andrzeja Paulusa. Andrzej, ty będziesz tutaj z nas zbierał gratulacje, razy. Też. Ja. Byłeś w kiblu. To co, wołamy go? Kałnierz. Czy pan prezes jest? Kakał jest. Niech pomachą. Macho. A bo zaś poszło. No coś zjąć może. Pójdź coś zjąć i go później. To no, jest. Ja myślał, że go cicia papała. Ciatek. Czyli mogę pierwszy... sponsorów, samorządowców i tak dalej, można jeść. Dziadek, i oby co zjąć. Dziadek, ty nie masz przełyku. Ja. Także zapraszamy serdecznie. Andrzej, w imieniu twoich kolegów, prezesów Podokręgu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, mamy przyjemność, ja mam szczególnie przyjemność złożyć się dla ciebie, na twoje ręce, bo to dzisiaj 100 lat, podziękowania i życzenia dla wszystkich, którzy ten Podokręg tworzyli. Dzisiaj ty masz tą przyjemność, wielką radość i zaszczyt, żeby te życzenia od wszystkich przyjmować. Przyjmij też od twoich kolegów z innych prezesów Podokręgów. Piłki nożnej. Że ja ją dzisiaj odebrałem, to się z tego cieszę, ale jestem przekonany, że wszystkie osoby, które pracują w samorządach, leży im dobro śląskiej piłki nożnej. Za to bardzo dziękujemy. Przede wszystkim życzymy w imieniu wszystkich samorządowców, panie prezesie, dużo szczęścia, pomyślności, ale tych sukcesów. Sukcesów na tutaj arenie tej śląskiej piłki, ale przede wszystkim też życzymy, żeby te nasze wszystkie śląskie kluby doczekały się tych reprezentantów polskich, bo to jest też ważne. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i pomyślności. Dziękuję. Moi drodzy, bo muszę podziękować za w imieniu wszystkich prezesów klubów dla samorządu, bo to wy jesteście, jak powiedziałem na wstępie, sponsorem, głównym sponsorem piłki amatorskiej, a nie tylko, bo trzymiecie i współfinansujecie kluby. De facto chyba całą Polskę, bo mamy tych klubów zawodowych bardzo mało, więc nasza pierwsza liga, czy ekstraklasa, to jest taka bardziej liga samorządowa niż ekstraklasa zawodowa. To tylko się dziękuję wam serdecznie i chciałem też was wyróżnić i podziękować w imieniu wszystkich prezesów, a także działaczy za to, co naprawdę oddajecie dla piłki nożnej. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze całą listę sponsorów i z tego powodu jest właśnie dziadek na scenie, bo ja tu mam parę interesów do załatwienia. Dobrze, dziadek aplikuje. Więc ja po prostu będę wyczytywał. Wiem, że nie wszyscy dotarli, o których niektórych nie wiemy. Wiemy, że też w toalecie kolejka, dziadek. To ja będę wyczytywał i zapraszamy na scenę. Pan
Jakub Sokołowski, firma Poltent, producent dmuchanej reklamy międzyplanetarnej. Pan Jan Gabryś, geowied, niekwestionowany lider w dziedzinie torkretowania wyrobisk górniczych. Zabij mnie, nie wiem co to jest. Ale muszę się dowiedzieć, to może być niezły jazda. Pan Zbigniew Klimek, firma Klimex, zakład budowlany dom pod klucz. O, tu mój interes? Przystań. Jacek Czogalla, MCJ, jeśli dobrze przeczytałem, innowacyjne oraz dyskretne rozwiązania dla twojego wnętrza. Szeroka gama luster z podświetleniem LED, także na sufit. Ciatek, Janusz Marekwica, Becker, Warko, wiodący producent maszyn i urządzeń dla górnictwa. Jerzy Janczewski, Polska Grupa Górnicza, Kamil Ostas, Metalio, kompleksowe usługi spawalnicze oraz ślusarskie. Wiesz, że mnie rama w kole pękła, Ciatek. Łukasz Szczypa, Techpol, branża górnicza i maszynowa, najwyższa jakość usług galwanizacyjnych. Jorzek zawsze chciał mieć galwanizator, wiesz? Nie wiem do czego to jest, ale chciał. Mirosław Pytlik, Unister plus systemy i urządzenia dla górnictwa. Jacek Pytlik, Unister sąd, nowoczesna technika estradowa. Michał Pietruszka, Kalenberg, serwis, kompleksowe ubezpieczenia dla piłki nożnej. Jarosław Manoczek, Wimex, firma reklamowa. Paweł Nowak, Inowino, dobrzy ludzie, dobre jedzenie, dobry czas, Inowino to miejsce, w którym znajdziesz to wszystko i hotel w Szymunie, wyjątkowy hotel na mapie Górnego Śląska. Wielkie brawa dla wszystkich sponsorów. Dziadek, muszę coś powiedzieć. Będziesz śpiewał? Ja będę śpiewał. Jedziemy. Dziękuję wam wszystkim. Jesteśmy z was dumni i wdzięczni za to wszystko, co pomagacie naszemu związku, ale także wiem, że lokalnie wspieracie kluby. Cieszę się bardzo, że są takie osoby i dzięki wam będzie nie tylko przetrwanie, ale jest szansa o coś więcej. O te medale, o to, cośmy tutaj pan wójt Wieczka mówił o tych reprezentantów. Dziękuję bardzo. Dobrze. A zatem przed państwem Hania Hołek i jej zespołek.